Nad jeziorem górują trzy wulkany. To wulkan Toliman, a za nim wulkan Atitlan. Obok wulkan San Pedro. Jezioro wypełnia wulkaniczną kalderę, leży na wysokości 1563 metry i ma 130 km kwadratowych. Wulkan San Pedro ma 3020 metrów i jest wulkanem wygasłym. Wulkany Toliman i Atitlan. Wypłynęliśmy z przystani w miasteczku Panajachel i zmierzamy do miasteczka Santiago de Atitlan. Na łodzi towarzyszą nam miejscowe Indianki sprzedające wyroby lokalnego rzemiosła. Na dnie jeziora odkryto zatopioną osadę Majów, nazwaną Samabaj i określaną mianem Majańskiej Atlantydy. Osada znajdowała się na wysepce położonej przed zboczami wulkanu Toliman, około 500 metrów od brzegu. Podnoszące się wody jeziora zatopiły budynki około 250 roku naszej ery. Teraz znajdują się 30 metrów pod lustrem wody. Dopływamy do Santiago de Atitlan, miasteczka leżącego między wulkanami Toliman i San Pedro. Mieszkają tu potomkowie Majów, którzy zachowali do dziś swój język i zwyczaje. Tradycyjny zawój na włosach, zwany tokoyal, powstaje przez owijanie wokół głowy długiej wstęgi materiału. Makieta prezentująca jezioro Atitlan i górujące nad nim trzy wulkany. Kościół parafialny wybudowany przez Franciszkanów w 1547 roku. Do kościoła prowadzą okrągłe kamienne schody. Kościół w Santiago de Atitlan, podobnie jak większość kościołów w małych gwatemalskich miejscowościach, jest skromnie urządzony. Wzdłuż ścian stoją wykonane z drewna figury świętych, ubranych w szaty wykonywane co rok przez miejscowe kobiety.
krótka przechadzka przez miasteczko w drodze powrotnej na przystań. Czeka nas jeszcze półgodzinny rejs powrotny do Pana Haczel i piękne widoki z pokładu łodzi. Zmierzamy teraz do stolicy kraju, która też nazywa się Gwatemala. Po drodze z okien autobusu mamy jeszcze okazję podziwiać piękne widoki na jezioro Atitlan i otaczające je wulkany.